Już ponad miesiąc od premiery filmu Ania. Czy ty, oglądając ten film po raz pierwszy, czułaś, że on wzbudzi w ludziach aż takie emocje? Ja powiem ci, że jestem poruszona, bo dostaję po prostu dziennie mnóstwo wiadomości od kolejnych osób, które były. Powiem szczerze, że najbardziej mnie wzruszył Poznań, ponieważ tam jest fragment mój, co opowiadam ze wzruszeniem, no bo to był trudny dla mnie moment opowieści, że Ania w ostatnich słowach powiedziała do mnie, że jeszcze zjemy te poznańskie drożdżówki. I dostaję, mam ciarki, jak o tym mówię, dostaję informację właśnie z Poznania, że na tym fragmencie Poznań płacze, więc jest to wzruszające, bo dla nas to jest, no Ania była, ten etap naszej przyjaźni był najbardziej intensywny w Poznaniu, gdzie faktycznie robiłam za zastępczego męża i Poznań ją kochał, bo ona po prostu biegała w tych swoich dresach pomiędzy siłownią, zakupami i była taką naszą poznańską wtedy Anią, więc naprawdę pokochał ją Poznań, więc to jest dla mnie takie najbardziej wzruszające, że wszyscy pamiętają. No ale to jest teraz na świecie. Ania pojechała w świat do Chicago i w tej chwili odbyła się premiera, więc też są tam tłumy, niesamowite to jest. Są też jednak komentarze, że ten film nie powinien powstawać, że to jest takie zarabianie na śmierci Ani, która jednak tę swoją prywatność bardzo chroniła. Wiesz co, oczywiście to możemy to zawsze krytykować, natomiast jeżeli Ania w ten sposób gdzieś tam patrzy na swoją rodzinę i może im w ten sposób pomóc, to jakbyśmy zapytali Anię, czy może im pomóc w ten sposób, no to by na pewno to zrobiła i na pewno by wszystko dla swojej rodziny sprzedała.